pełna buzia, jajka pełne sperma, łapy pełne krzepy. Co ty mówisz? No tak nawinął szpaku chyba. Mi to bardziej się da pod Malika. Nie, Malik to tak, ciapak wybujany jak cyce starej baby. Co jest? Dobry? A witam bardzo serdecznie. W czym mogę pomóc? Koszuli szukam i spodni. O, tak? Jakieś takie rurki, coś tego? Nie, zwykłe spodenki, tak pan widzi może. Takie same czerwone, jak pan ma na dupie. Ale ma pan właśnie... jak ma pan dupę? O, buty widzę, ale państwo też tutaj. Tak, tak. Pan sobie tu poszuka. Coś rozmiar 63? No, tam 69, co? Co ty na to, misiu? A co to jest, przepraszam, ta marka SU? To właśnie od tego jest, słuchaj, skarbeńku. Ma pan tutaj markę 69, tak, tak, zapraszam. K. K, jak rozumiem. Nie, no to powinno być 3K, ale jest jedno. Niech pan sobie ogląda, ja tam ewentualnie mogę panu pomóc. Tak jest. No, czekam, jakby co pan może mi doradzić, nie? Bo ja bym chciał po prostu jakiś lekko swój image zmienić, rozumie pan? Tak, tak, to może bym zaczął od fryzjera albo od jakiejś operacji plastycznej. A co panu nie pasuje, we mnie, przepraszam bardzo. No, a pan za kola, kurwa. Rondo panu zapisał, to jest porządny. Hej, panie! No ale i tak bym cię brał w obroty, słuchaj, i tak bym cię brał. Ja pana nie wyzywam, tak? A może zacznij, traktuj mnie jak szmatę. A zapraszam pana za mną, tu ma pan koszuleczki różnego rodzaju, takie wie pan, takie pasujące do ciałka. Bardziej mi chodzi o koszulę, nie o koszulki, tak? Koszulę? No to koszula tutaj też jest. Pan sobie wybierze, pan sobie... Jaki ma pan rozmiar? Znaczy koszulki? Z M-ka. W M-ka chodzisz? No. No ty w rurkach pewnie. A skąd powiedziałaś? Tak widać? To troszeczkę. No i co, Sociaku, coś wybrałeś? Wybrałeś już coś? Jeszcze ale patrz te koszuleczki, patrz pa... Co pan robi, przepraszam? Ale nic, nic, nic. Wybieraj, wybieraj. O tak, ale ty masz skromne pośladki. Nie, nie, poczekaj, wracaj. 50% zniżki, ale no za lodzika. Co, co? Za lodzika. Ale ja robię. Nie. A widzę kusząca próbu... Aha. Nie, prawie się złamałem. A wracaj, proszę, proszę, wracaj. O, chodź tu. Spokoju. Czemu każda scenka musi się kończyć uciekaniem? A wracaj, Słodziaku, proszę, muszę cię złapać za fiuta. Chodź tu, o. No tak, tak mnie to jara. Jeszcze raz, zrób to. O, mnie to podnieco. Za dobrze ci to idzie, wiesz? Mam wrażenie, nie, że chyba nie wszystko nam mówisz. O, a tu kantorek jak... O, znalazłem cię, misiu, cześć! Czasem mogę walczyć, mogę walczyć, czasem... Mogę się wyrzucić. Zgrajek do środka, raz po dzień! Ja chcę wyrzucić. Oła? A, moje jajce, o kurwa. Tu twoje miejsce, Martyna, patrz, te żule śpią, widzisz? No, tam są moi koledzy ogólnie. A gdzie jest twoja mama? No, witam serdecznie, jakieś dokumenciki. Witam, witam! Przeszukanie, rewizja osobista, wyciągać wszystko, co macie w dupie. Halo, do was mówię. O kurwa! Backup, backup! Muli, pomóż mi, pomocy! Centrala potrzebuje wsparcia! Centrala potrzebuje wsparcia! Pomagam! Zabijamy się, Tomek, siadam, szybko, szybko, siadamy! Zabijamy się, zabijamy się! O kurwa, gonią nas! Uciekaj, uciekaj, Tomeczku! Gonią nas! Trzeba będzie tu wpisać w straty! Na fakturę wystawimy wszystko. Na fakturę, tak tam, tak tam. No. Wszystko w koszta wpuścimy. Jakie oni są koloru? Biali. No to można jechać dalej. Tam gdzieś tam tych po lewej, patrz, podejrzenie jest tutaj w jakimś rogu, zobacz, widzisz to? To zostawię go. Widziałem, że tam pan panu podawał? Gdzie ty, kurwa? Nie skończyłem z tobą. Nie, nie, on jest biały, zostaw go, on jest czysty. Tomeczku, możesz odjechać na chwileczkę? A po co? No, tak, 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 oczywiście, oczywiście, tak, tak. Siemanko, a ten co, zemdlał? Tak, tak, no, gorzej się poczuł, wiesz? Zostaw go, da se radę, chłopak. Zamknij drzwi za sobą, no kurwa. Oj, zrobimy skrótem, sobie jedziemy. I komuś w ogóle, tak zajebiście, no i jeszcze... Siemano! A, można na kiełbaskę? Co jest? Płaka kura przed nami. Kradniesz? O, ewidentnie, czarno-biały. Ej! Dzisiaj przyjdziemy do chaty jakiegoś zjeba. Będzie muzyka pum, 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 pum. Witajcie widzowie, dzisiaj wejdziemy do chaty tak, największego kurwa, zjeba. Kurwa, nie byłem gotów. Jak ty już wychodzisz? Co ja miałam powiedzieć? Witamy serdecznie w... Pokaż tam swoją habirę. Zajebista chata. Rucham ci syna. O.
Zajebiście wyglądasz, na pewno siebie, no. Ej, dobrze, taka szaj. Witam serdecznie dzisiaj. A tak. A ty wyjdziesz do mnie, czy... Siemano, a jeszcze... Witajcie widzowie, z tej strony wasza ukochana... Nie, jesteś szaj, rozumiesz? Witajcie widzowie, z tej strony wasza ukochana prezenterka Monika, chociaż jestem tu pierwszy raz. Chciałabym poprowadzić w zastępstwie dla was najnowszy program MTV. Pierdalam ci się na chatę. W skrócie wpierdalando. I dzisiaj pokażę wam mieszkanie pewnego filantropa, butnego kota. Zapraszamy do środka. Puk, szmato. Oj. Dawaj, że pukasz, czy dzwonisz. Dobra. Bum. Halo! Halo! Dzień dobry, panie kocie. Dzisiaj mieliśmy u pana nagrywać program, pamiętam. Ty możesz stanąć z prawej strony bardziej, ty pierwszy raz robisz telewizję, a sobie tak, pierwszy raz robisz, no. No to jest mój pierwszy raz! Wychodź jeszcze raz. Tak, słucham? Dzień dobry, panie kocie. Czy jest pan gotowy na nagrywki naszego programu? Jakie kurwa nagrywki? O co chodzi? Czy mógłby pan ubrać spodnie? Nasi widzowie będą się czuli niekomfortowo. Ja nie potrzebuję spodni, w czym mogę wam pomóc? Przyszliśmy do pana, aby nagrać program w Pierdalando i chcielibyśmy zobaczyć pana mieszkanie od kuchni. Ja pozwoliłem wam? Tak, mamy pana zgodę pisemną. Wypierdalać mi z chaty, raz powiedziałem. Pyrajala, zaraz wystrzeli to. Ale... No i za późno, szukaj senowej, kurwa. Szukaj senowej. Hello, no espanol. Si, senior. Co kurwa? Si, senior. Gawryn. Witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Nie, poczekaj, bo to nie ja oprowadzę, no tak, ajajaj. Chłopci, zaraz robotę zabierze tej Kasia. Wiem, że jestem beznadziejna, no ale... No to chodź, zapukamy, puk. Ktoś nas wpuści. Moja chata jest duża, mam dużo milionów na koncie. Nie wiem, czemu akurat mój dom wybrano, ale wam go dzisiaj pokażę. Opowiedz, że jesteś bogaczem. Tak, mój dziadek to był Hitler, generalnie. Wszystkie te pieniądze są od niego, tak. Przykoloryzujmy twoją historię. Ten trochę narobiłem się na hazardzie, tak? Co cię nie zażywam narko... I teraz powiedz, że ktoś ci umarł. Umarł mi kot! Moja żona... Gdzie ona jest? Nie żyje. Niestety, ale broń sama wypaliła. Jej. Znaczy, przepraszam. No, ja miałem tą broń w ręku, ale ona sama wypaliła. Okay. To Bóg poniósł kulę. Chcesz piwo? Przynieś ci piwo? Jak masz. Wiesz co, skończyło mi się ostatnie, sorry. Mamy tu obraz warty 10 milionów, generalnie. No już zmarły artysta, tak, nazywa się Adolf, namalował ten piękny obraz. Krwią żyje. Nie ma problemu, potem i tak poszli na mydło. Tak. A mydła też mam, mogę wam pokazać, zapraszam. O, co to kurwa? No wanna. Tu się myje, o tak, tu się myje. Nie wie co to jest, tak rzadko używa. Mi się wydaje, że to jest taka ogromna miska, której się żyga po melanżu. Taka garderoba w ogóle widziałeś? Same Gucci, Louis Vuitton, Praga, czy tam jak się kurwa... Louis Vuitton, krótkie spodenki, krótkie. No tak, już sadzi. Zadasz mi jakieś pytanie, koleżanko. No, jakby miał pan dalej wybrać jedną z trzech marek, Gucci, Louis czy Praga, to którą by pan wybrał? Zapraszam. Dobrze, dalej. Gdzie nas pan teraz prowadzi, panie Tomku? Nie wiem, kurwa, sam nie znam tego domu. I ma pan nawet jakieś połączenia ze Stanami Zjednoczonymi, rozumiem? Z twoją mamą też, O, tutaj mamy... Wielkie bongo. Tak, wielkie bongo generalnie tutaj, to jest. Patrz. A to! O kur... Stary, ale tłok! Odpalaj, gdzie jest temacik? Co, prezenterka pysze ciągnie, tak? Ja chyba nie wiem, czy ja tak mogę w godzinach możesz, pracy, możesz, przecież to legalne tutaj. W Polsce. Polska? Ty, to powiem ci, że ta Polska faktycznie ładna, jak się tak spojrzy za okno, nie? Fajna ta Bydgoszcz. Jakby pan miał powiedzieć, co najbardziej lubi pan w Bydgoszczy, to co by to było? O kurwa, to ciężkie się wylosowało, ci powiem. Przybitka teraz na miasto i na ciebie i teraz mówisz dalej. Dalej za nią tęsknię. Jak długo pańskiej żony... z tego kadru! Kurwa! Tęsknię za nią. To już 10 lat, tylko jej nie ma, a ja dalej tęsknię. To prawda, że ma pan jej prochy schowane w piwnicy? Prochy to wciągam, ale... Może przejdźmy do następnej części? Może przejdziemy się na jej grup później, co wy na to? Patrz, jego ma kurwa rzeźbę w kanapie, widziałeś? To jego żona, to jego żona. To jest, tak. Chłop ma komodę w kanapie. Właśnie widzę, co to się odjebało. Czy tu zachodziła jakaś zoofilia, jeśli pańska żona była... Tak jest, ojej, ruchała mnie w dół. Czy pani prezenterka chce może zrobić kulinarne ten? Bo ja to nie umiem gotować, to powiedzcie nie w kuchni. Jest. Tak, dokładnie tak. To proszę, ugotuj coś. Ugotujesz mi coś?
ugotuj mi coś. Tak. Ała! Zmieściłabyś się do tego piekarnika? Nie, że cię pan, mam tą pokroję na dwie części. Tu chyba pachnie zwłokami. Kotów! O nie! I do piekarnika teraz. Pomóż mi, operator kamery, raz. Tutaj mamy piękne widoki. Cały czas myślę, żeby stąd skoczyć. Chuj skacze! Zapraszam do środka. Pani to może lepiej nie wchodzi. Nie, bo ja mam choroby weneryczne jeszcze. A operator kamerzysta idzie do środka? Kamerzysta może wejść. To ja kamerę potrzymam. Nie kamerzysta, kurwa, jaki kamerzysta? O, odsuń się operator, bo muszę... Kamerzysta, ty! Idealnie teraz jest teraz jakby głowa twoja na poziomie mojego fiuta. O, o! Już mnie przesunął. Posuń mnie, proszę! Ja zwaliłeś mi poprotkę, ty chuju, zbolały! Panie Tomku, produkcja za to zapłaci, wszystko da się... O kurwa! Ty idziesz! Zostawiasz mnie z tym wszystkim sama, widzisz, jaki on jest szurnięty! Także ostatnia rzecz, jaką chciałem wam pokazać, to moje piękne, supersportowe auto. Mercedes G-klasa, 63 AMG, zapraszam. Tutaj ładnie, pięknie, widzicie, stoi. No generalnie bardzo szybko jeździ, automacik, pyk, pyk. Tutaj piękna kierownica, karbon w środku. Piękna furka, marzenie. Ej, on ma polską rejestrację w ogóle, co jest? Ła! Ej, operator, mi zajebał furę! Goń go! Tęsknię za tobą. Chciałbym, żebyś wróciła. Co jeszcze mogę, kurwa, powiedzieć? Mogę ja się oddać na jej grobie? Tyle powinno lecieć, ile dałby zapomnieć te wszystkie chwile. Na niebo serce. Nie myślisz o tym już, smut na wszystkie swoje liczymy zaległy koszt. Tak już. Po prostu nie pamiętać sytuacji. W której serce klęka, wiem. Wiem. Nie wyrwę się, chociaż bardzo. Bardzo chcę. Mam nadzieję, że to wiesz i ty. Możecie się pocałować. A co się dziwa, audio struły, widziałeś? Teraz już mam wszystko do nowego odcinka. Na rangę, juchy. O, martwi ludzie, to co lubię. Tomek jest na serwerze. Tomeczku, Tomeczku. Jeszcze mnie nie mam, ładuję się. Jestem! Czek, czemu kurwa tacy głośni jesteście? Zamknij na chwilę. Żartowałem, odzywajcie się, jestem taki samotny. Strzel do mnie, czy mam godmoda. Ktoś mnie zabij. Proszę, bo sam popełnię s***bójstwo. Poproś o to, poproś Tomeczku, poproś. Ej, idę skoczyć! Ała? Chcesz się napierdalać, tak? Chcesz się bić? No zajeb mi, zajeb mi, no taki mądry jesteś. Zapierdol mi, no. Chodź, chodź. Uś, śmieć mnie, nie chciał mu uderzyć, wiesz to co? A ja bym ci z chęcią przypierdol. Poczekaj, kurwa, jestem z Krakowa. Bić, Martyna. Nie! Pani poczeka, nie. Bo pani chyba oponka jest przed dziurą wpiona. Halo! O! Potrąciłaś kota! Kota potrąciłaś! Wysiadaj z tego. Przepraszam, zabierz to auto. Nie chcę go. Jesteś w powietrzu, stary. No, bez kitu. Ej, wlazłam! Ale... To teraz jedziemy, jedziemy, jedziemy! Uwaga, kto pierwszy spadnie, ten frajer! Nie zauważyłem auta! I co ty robisz? Widzisz to? Co? U mnie samochód ten merda ogonem w ogóle. Co? What? U mnie tam przyczepa jakieś. No patrz, podejdę i patrz mi jebnie, patrz. Co jest? Egzamin na prawo jazdy, tak? Gdzie mam jechać? Chujcie to. Bądź moim egzaminatorem, dawaj, no. Jak mam no jechać? Tak, na czerwonym się przejeżdża. Jak widzisz jakieś auto przed tobą, to musisz je wyprzedzić, nawet jak masz jakieś auto po lewej stronie. Jakiegoś człowieka, to musi go przejechać. Tak, bo inaczej nie naliczają. Bo widzę takiego punkty. Podwójnego człowieka tutaj. Ja wiem. O nie. Za to jest plus 20, normalnie masz plus 10. To była zwykła tam jest podróż. Jakaś... Zapnij tam... pizdę, Martyna! Trzech przyjaciół, podróż piko. Kurwo! Rusz się! Kurwa, jak zwykle się denerwował tylko, gdy nagle wybuchła apokalipsa, kurwa, zombie! I mi kraszowało grę. Pomóż mi, paczek mnie gonią! Tomeczku! Tomeczku! Szybko! Tomek! Pomóż! Gonią mnie! Tomek! Jadę na Witku! Patrz plecy moje! Ty poczekaj! Ja mam pomysł! Zrób to. Rozstrzelanie? Nie, wjedź bez nich tylko! Zajebiście ci idzie zaraz na zniszczą! Ej! Zaraz podniosą nam auto! No nie, no... O, cześć, co tam? Cześć. W końcu się widzimy. Masz coś ten? To co chciałeś. Chcesz? Zapraszam, chodź za mną. Dobra. Wszystko mamy. Patrzyłeś, ktoś następny? Idzie za nami? Spokojnie, nasza dzielnica, zapraszam. Ta baba z tyłu to co? To jest jakaś dziwka. A, rozumiem. No, często to bywają. To po co my żeśmy się tu spotykali? No, po temacik. No, no tak. Alzheimera mam, wiesz co chodzi. Mhm.
Dobra, kurwo, daj pieniądze, zaraz idzie! Nie, zostaw mnie! No chodź tu, kurwa! Miałeś mnie karnąć ciebie! Chłopaki, chłopaki! Pomocy! Pomocy, nie! Pomocy! Pomocy! Dawaj pomocy. Te pieniądze! Pomocy! Panie, no niech pan nie podwiezie, proszę, nie! Tu się da wskazywać palcem? Aha, nie da się. Ała! Ja wskazałem twoją krwią. Coś zrobił wczoraj, przyznaj się. Ile ona miała lat? Co ty mówisz w ogóle, ja to się nazywa tylko za picie miejsc publicznych. A no tak, no przepraszam, to nie ta osoba. Cela obok, cela obok. Tak, tak, cela obok. Ty na i no dużo ci przyklepiemy. Wiesz o tym? Będziesz się schylał po mydlo, człowieku. Nic nie udowodnić, jestem niewinny. Tak? No. A te 2 gramy, co znaliśmy w twoich majtkach, to co to było? A ta kurwa otwarta cela, co to jest? Jedna, no środka! Ej, on uciekał, on uciekał! Goni go, goni go! Mysza w czerwonych gaciach spieprzyła z więzienia! Taser, taser! Nie, nie, nie! Ej, czy to tu jest? Co to jest? Co to tu? 7-11! Mam cię, kurwiu. Ty kur... Ruchamy się teraz. Zapina mnie w dupę. A bo ja ciebie, dobra. A gdzie uciekasz? Skarbie, wracaj. Eza. Eza.